A to były rozwalone drzwi. Coś tu się ładnie pcha, powiem ci szczerze. Chyba prawie mnie ugryzło, pizda. Coś się ładnie napierdala. No by się nie przebiło. Nie mają przez co w sumie. Biorę to w kiblu któreś. Antybiotyki znalazłem w kiblu. Nie. Zestaw do szycia wezmę. W ogóle dziwny budynek. Lol, jeszcze niedawno tędy przejeżdżałem i nie było żadnego zębiaka. Wróciłem się i... chmara. U, taśma naprawcza. Dołko gwoździ kolejny. Próbookręt. Łom też wezmę, wszelki wypadek. Też latarkę dużą? Nie. A co możesz wziąć, jeżeli nie masz? Nie, mam jedną, ale i tak ją wziąłem. Zdemontuję po prostu. Dobra. Ty wracasz do tego budynku obok? Wybiłem zombie. A. Jakiś dziwny budynek. Kusz myśliwski. I zawias. Dobra, zjem sobie coś. Tak, żeby nie nawalać słabo. Ja trochę tylko do przodu podjeżdżam. No też. Niewiele. W okazji muszę i tak światło wyłączyć. Ale w tym niebieskim trzeba oszczędzać paliwo, bo no mało, ale mało. Ale fajnie, że się udało go ogarnąć. Będzie fajny też na wyprawy. Dobra, to już nie ma miejsca niestety. Kurwa, naprawdę, no zombie, jak ja chciałem się tu rozpakować. Kurwa, czemu tak cicho? Czy co? No bo w ogóle ten, nie nawalał w drzwi, otworzyłem i od razu. I się ten wyjebał. To ty tu wlazłeś. Ja nie wiedziałem, że ty tu jesteś, dlatego nie informowałem cię, że zamek poszedł. A ja tak go widziałem. Jakaś lecznica. A bo ty tędy przelazłeś. No. Co ty robisz? Rozłam drzwi. Ale nic nie wróciło z nich chyba, tylko klamka. On to jest randomowo. O, arkusz blachy i zawias. No to tak, to jest potrzebne. Wziąłeś to? Aha. To jest bardzo potrzebne. Tego rozłam drzwi każde. Ej, patrz, ale to jest duży budynek, wysoki. Czemu tu nie ma schodów żadnych? Nie wiem. Może gdzieś są, tylko my tego nie widzimy. Musi być gdzieś klatka schodowa. A może wcale nie ma. No nie, brudny bandaż. Infekcje, zadrapanie. Dobra, mam sobie radę. Nie wiem, czy to się da rozwalić drzwi, chyba że młotkiem wyburzeniowym, ale nie wypadają materiały wtedy.
Już jest git. Ja się tam wrócę jeszcze, sobie uzupełnię wodę. Mhm. Ale nie wiem, ty nie widziałeś o tym, że da się rozwalać drzwi w taki sposób? Znaczy wiedziałem, ale nie wiedziałem, że w ogóle jakieś części oddają. Elektryka mi skoczyła, zajebiście. Chodziło o to. I przy tym się chyba obronny w sobie nawet. Bo o tym nie wiedziałem. Bo nawalam ciągle tym kilofem w te drzwi i nic się nie dzieje. Dobra, idę do tego budynku naprzeciwko. Dobra, ja też idę. Dziwo, nie ma zombiaków. No jak wybiliśmy? No, wilkomowe. Do szkoły, mamy fajki w szkole. Bo nawet przedszkole jest. Mm. O, zębeczki. Konserwacja mi wpadła. W ostatnim momencie ten, dał mi się babkę popchnąć. To źle trochę zabrzmiało, ale nie ważne. Co? Babkę popchnąć. Tu mówię o takiej babce, wiesz, takim cieście. No fince. O, ładne lodówki. To zabieramy sobie. Ładne lodówki, ładna lodówka. Łyżki, wszystko inne też bierzemy. Miskę też możemy wziąć. To sobie wypiję. Wypij jeden sok pomarańczowy. Ale nie potrzebuję. Wypij, powiedziałem. Ale się będę ten. Pij! Grubszy, czesny. To nie ma kalorii. Gdzie on jest? Albo napój w puszce pij. Nie no, kalorie, 400 kalorii. Dobra, przestań. Nie przytyjesz, nie przesadzaj. Kurwa. Czemu ty chciałeś, żebym to wyszło? Bo będę zaraz zbierał tą lodówkę i resztę. Czapki też zabieram. A idę rozwalić drzwi jeszcze. Okej. Podnieś. Biorę kuchenkę. Co to tak ciemno? Jest noc, jest pierwsza 20, chłopie. Wręcz nic nie ma. Zombiak sobie skacze przez okno. Ja z lodówką idę. Jep, ja idę z lodówką, jest w środku w razie czego. Ale nic nie widzę. Idzie za mną. A nie, nie idzie za mną, poszedł chyba do ciebie. Waraj na plecki. Wlebo chuj. Ja nie wiem, czy lodówka i piekarnik wejdą do samochodu. Odpierdaliśmy tam jedzenia na maksa. Dobra, piekarnik wejdzie na szczęście. O, tu jest jeszcze prawie 60 kilo dźwigu. Plus. Ale miałem jeszcze oprócz tego wziąć młotek. Jezu, to ty idziesz, ja myślę, że to zombie. Tak. Młotek. Znajdź w tym pierdolniku młotek. Ja mam młotek. Ja tu gdzieś go zostawiłem, brałem go na wyprawę. Chyba, że go wziąłeś stąd. Nie, no ja nie wziąłem, masz tu młotek. No to idę po lodówkę. Spoko, ja odłożę rzeczy.
też tablicę? Po co? Nie wiem. Nie. Nie chcę tablicy. Jak to brak miejsca w ekwipunku? Jaja sobie robicie? Przypomnę jeszcze te kartony, co tu są. Brak miejsca w ekwipunku, 40 kilo. Piła ogrodowa, pompka do kół. Ja będę potrzebował twojej pomocy, bo ja biorę tą lodówkę, bo ona 40 kilo waży i jestem goły i wesoły. No dobra. Jak mi coś złapie, to jestem w dupie. Mam prawie max udźwigu, znaczy mam max udźwigu, 47 na 50 kilo. Lodóweczkę już będziemy mieć. Ja jeszcze wracam po te skrzynki, znaczy skrzynki, po szafki. Dobra, lodówka w środku. Jakie paru montowa. No teraz sobie dojebiemy tą kuchnię. No. Podnieś. Masz może klucz do rur? Nie. Ej, zobacz, czy nie ma w samochodzie. Dobra. Na przyczepie czy ten? I tu, i tu. Klucz do rur albo klucz nastawny. Dobra. Nie weźmiemy tego. Może się kiedyś wrócimy. Wierzysz w to? Może. Wziąłem też roślinki takie duże. Ładnie. Spoko. Jak kurwa z tego Simsy zaczynają robić. Hej. Wziąłem też czerw. Teraz tylko... No mów. Pobrać teraz tylko moda na te pragnienia. Wziąłem też czarny kosz taki ładny, mały. Będzie do kuchni na puszki i resztę. Ale przecież w kuchni jestem. No ale będzie taki malutki, fajny. Ładny. Nie mogę tu już nic włożyć. Już jest full. Tu jest tylko 22 kilo. A ja mam jeszcze narożną szafkę. Ok. Nie ma nigdzie miejsca? Nie ma. A kto skończył grać w Project Zomboid po to, żeby grać w LoL? Mówiłem ci, że jemu się już to znudziło. Ja chyba wracamy, bo jeszcze. Nie gra z kimś po prostu? Być może, ale jemu się już Zomboid widać, że znudził. To jest aktor. Ja będę mógł jeszcze tutaj włożyć jedną. Ej, dobra, jednak sadziłem, to jeszcze możemy poeksplorować chwilę. Dobra. Ty, czekaj, bo jeszcze śmietnik muszę... Ale nie, dobra, ej, śmietnik to sobie włożę do tego. Na siedzenie tu obok. I tak przecież nie wracasz ze mną. Ty, tu jeszcze są siedzenia wolne. Nie. Cztery siedzenia wolne są jeszcze. To luz.
czymś się musiałem zajebać? Chciałem siekierę. Gdzieś zębek idzie? Nie wiem, jak zobaczyć. Dobra, wybijemy szybę. Ale jest szyba tam, tak? Tak. No to kolejna jakaś ta. Z żarciem. Burgers. Napisane jest. Burgers. Ładna lodówka na. Ty, bo my tak weszliśmy, a tam nic nie widać. No. Czekaj. Dobra, weź pierwszy. Klucz nastawny to... O, to dobrze. Tu też mam klucz nastawny. Ej, dobra, to ja jeden wziąłem. Tam to możesz wywalić. To śrubokręty. I tu jest wejście na górę. Jakieś mieszkanie chyba. Ej, ale będzie zawiasów. No. Biały kubek. Druga miska. Łyżkę zabieram. Modwy może miały. Tu jest pralnia. Jadro. A się tam gdzieś dobijałem. Kowanie nasion. Rozbić na górę? Nie, co? Na dole rozwalam drzwi. Nie git. No, kolejne puszki zjedzałem. Zombiaki! Uważaj, 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 uważaj. A mi kurwa surprise zrobiły. Ty skąd ja mam mały chromowany toster? Nie wiem. Idzie kolejny, idzie kolejny, idzie kolejny, idzie kolejny, idzie kolejny. Ten co nawet nie wiem co pod pachę bierze. Widzisz go? Mhm. No, się dobijają. Wybielacz? Ja tam już byłem. Doktora. No. Tutaj jeszcze jest zębek jakiś. Ja mi się złożył, tu byłem. Było się, ale się ten. A, przez okno znalazłem. O. To tu? Nie wiem. Tu już podniosłem. Idziemy? No nie wiem. Może tu przelutujemy do końca. Dobra, chodź. Nie ma co ryzykować. Tylko ja jeszcze chciałem do tej szkoły podjechać na sekundę. Kurwa, no akurat teraz. Dobra, tutaj zejdźmy. Tu musimy przedefować jeszcze chwilę. Dobra. Jestem już w środku, więc depuj. No, chodź tu zombie.
Chyba mi się nie udało wziąć tej szafki. Nie, nie udało mi się tej szafki wziąć. Lipa. Dobra, jedziemy. Bo już się robi naprawdę dużo. Odbiję tego aktora, ja pierdolę. Co? Pierdolony motor! Fajnie. Jedziesz? Chciałbym. Dobra. Czekam na głównej. Tutaj jeszcze można wrócić w razie czego. Nawet ciekawe te budynki. No. Ale dziwne, one są takie duże, a w sensie, że wysokie, a... Znaczy wiesz co, mają... z drugiej strony były skory, z tego co widziałem. Tak. Na czwórce, let's go. Ty szybszy jesteś niż ja. No, no, szybkiej do krosy. O, czekaj, mi się przewaliłem. Widziałem. Ej, tu będzie, będą zombie. No to ty przejdź pierwszy, bo ty masz gorszy stan samochodu, żeby ci nie zgasł. Stanu gorszego nie mam, ale mam cięższy. No, cięższy też. Bazę łuskową. Przejebany są tylko. Halo? Mhm. Nie wiem czemu, ale coś u mnie się zdupiło i przyczepa. To taki śmiesznie to wygląda, jakbyś ty ten. Jakby przyczepa cię niosła. Ale ty jesteś ze mną? No to byłem przed chwilą z tobą. Nie wiem, no jakieś bugi chyba. Raczej zombolic. Ja cię jeszcze nie widzę. Wiesz, jak dojechać? Tak. Musiał maskę w nim naprawić. Kurwa, czy chyba na zombieka nawet go nie widziałem, bo stałem zasłaniało go. Drzewo. Kurwa, ja właśnie centralnie zajebałem w drzewo. Jakie, jakie? Tak było. Kurwa. Jakie drzewo? Wyrosło mu z podziemi. Nie, sosna albo świerk. Dobrze, że nie brązo. Nie przeżyłbym wtedy. Jezu, ile tu nasrało ten zombiak. No nie dało się przejechać na tej małej drodze bez potrącenia żadnego. Zobaczysz potem, jak już będziesz dojeżdżał do chaty. Kurwa nie. Co? Nie wiem, czy zaraz nie umrę. Aaaa. Dobra, nie. Wyjechałem. Kurwa, ile ich tu jest? Co jest? Co? Co to kurwa jest? Co? Ile zombie? A, no właśnie, to ja tam prawie wypadłem. Jeszcze zajebałem, kurwa, w latarnię. Chciałem minąć. Pamiętaj, że tu nie masz szyby jednej. Ja wiem. Ale ja ich minąłem, bo ja mam strasznie szybki ten woził. Trochę pogniotą mi się tę maskę. Wyklepię. Drzwi za... Co? Drzwi są zablokowane. No to odejść lekko. Czekaj, ja muszę zombie ogarnąć. Nie mogę otworzyć drzwi. Kurwa, wiesz czemu? Zetko wyrosło przed bramą. No to przeskacz przez płot i zetnij. Już to zrobiłem. Kurwa, jaka horda. Mi
Musisz zabetonować wejście. No tak zrobię. Żyjesz? No. Masz otwarte, wejdź czego. Uuu! O kurwa. To ja zamykam, pierdolę. Muszę się rozpakować, na szybko ci pomogę. Oj, mi serce nawala. Chyba zaraz do wału dostaniesz, rozpakuj się. Już kończę się rozpakowywać. Biegnę. Gdzie ty jesteś? O Jezu! Idźcie ode mnie. To jest kurwa horda, naprawdę. Aż mi panika weszła. No mi nie, bo ja mam psychopatę. Kurwa kiwo, nie w takim momencie? Zadyszkę mam. Macie coś do jedzenia? No dobra, kij baseballowy, let's go. No chodźcie, kuswana. To było bliskie ugryzienia. A tu jestem ciągle bliski ugryzienia. Odpocząć chwilę. Zamknięcie bramy na szybko. Jestem kurwa Rambo. Rozjebałem ich wszystkich. Mi się do bramy dotłukują. Oregano. O kurwa. Zobacz tutaj tą ścieżkę zombie. Czekaj. Ile ich tu było, ja pierdolę. No. Jaka ścieżka. Ale jestem zadowolony, że to wyszło. Bieganiem wtedy. Jeszcze idą. Nie idą. Prawie mnie ugryzł jeszcze. Nie trafiłem. Ja pierdzielę. Dobra, wierzę. Zaczynaj iść w ogóle. Wory dwóch masz. Ja na poradziłem się z taką hordą, to z nimi też chyba poradzę. To różnie bywa, wiesz. Ja tutaj zabiłem też sporo ich i widzisz, ten jeden prawie mnie ugryzł. Ale do dupy ten baseball. Dobra, ale żyjemy. Jest dobrze. No. Sprawdzę stan. No, maska była z, chyba na 70%, jest na 39%. Mhm. Maska ci wyklepie spokojnie. No, silnik akurat nie ucierpiał. 71 ma ciągle. Weź mi otwórz. Tak, jakby jestem trochę dalej. Sprawdzam stan u siebie.
Maska 0. Wynik 52% ledwo, szkoda. Możecie właśnie razem otworzyć. Nie wiem, gdzie go zaparkować póki co, więc tutaj nie. Na razie tam sobie zaparkuj. Ty sama brama się zamknęła chyba? Nie, ja zamknąłem. Gdzie ty jesteś? No to zabrałem. Ogarniam zombie. Dobrze, sama brama się zamknęła. Wiem, że automat mamy. Duchy. Trzeba przekupić jakiegoś ducha i poprosić go, żeby nam otwierał bramę i zamykał. Dobry plan. No, trochę... Tam same trujaki znajduję. Co to znajdujesz? Trujaki same. A. No bo to jest sugerowanie. Eat me. O, zajebiste, kurwa. Znalazłem dwie rzeczy. Trzy może góra i mi dwa poziomy wleciały. Zbieractwa. Nie, ten baseball to jest kurwa tragedia. Napierdana mi napierdalam zombiaki, a oni ciągle nie giną. Konserwacja na szóstym. Nice. O kurwa. Długie obuchy. Na dwa. Akurat nam wyczyszczę ten płot z gówna. Dobrze by było, nie powiem. Gdzie wsadziłem? Te rzeczy. Jezu gleba! Nie możecie ugryz. Nie no, chodzi mi o to, że denerwuje mnie ten kij baseballowy, bo on tak słabo bije. Niby damage ma taki... no, średni. A bije jakby był słaby. Czy jakbym był długopisem. Być może tak jest. Rana 3 hity, no tak zabijaj. A nie kurwa 15. Dobra, będę liczył. 4. 5. Czarny ekskluzywny fotel to ty wziąłeś? Ta. A fotel jest jak podpisany? Mebel? Tak, meble. A jak mi się zdarzy kij baseballowy, to będę musiał się wrócić. No albo będę ich nogą zabijał. Że doświadczony w tym jestem. Ten jak zwykle tych kurwa dystrybutorów wody podpierdarą. Kurwa! Wypierdalać. Nie, ci ulać tam. Jak jestem zmęczony na maksa, to nie będę się popychał z nimi. Więc ogółem nie wyczyściłem wszystkich. Ten baseball jest do dupy i z pełnego paska wytrzymałości się zrobiło no, na zero po zabitych, nie wiem, ile zombiek, 20? No to faktycznie lipa. Jeszcze słaby damage. Musiałem 15 razy nawalać jednego, żeby zdech. A długie obuchy mam na dwa.
więc... No. Szkoda, że kill-off mi się ten zużył, już będę musiał łopatą nawalić. Nie ma żadnych kill-offów? Mhm. Chyba szybko poszło. Ale zazwyczaj znajdowałem takie rozwalone. Ten klej do drewna też się szybko skończył. A się mi udało przed nimi uciec. Tak na otwarcie w sumie trochę. Mnie prawie ugryźli. Ty już rozpakowałeś? Toś ty. Na razie tylko meble rozpakowałem. Nie wszystkie nawet. O, taki ładny czarny kosz będzie. Dobra, biorę łopatę. Będzie napierdalańską łopatą. Ty widły wezmę jeszcze. To widłami i ten i łopatą będę nawalał. Wjechałeś w ogóle. A, wjechałeś samochodem. Dobra, muszę sobie usiąść. 11 zawiasów mam przy sobie, a w samochodzie jest, no nie wiem, 20 albo więcej. No to dobrze, bo zrobimy sobie kolejną bramę. Jeść mi się przyda. Ale póki co odpocznę. W ogóle ty już dałeś ten fotel? Nie. Jeszcze nie. Spoko. No ty, fajnie wygląda ten kącik. Tutaj. Który kącik? Ten z kwiatkami? No. On tutaj jest ozdobione jakkolwiek. Wiesz, tam postawiłem na razie tylko po to, żeby stało, nie? Spoko. Tu już wody nie zostało dużo w tamtym automacie. Wody i tak mam od zajebania. Zwiasy gdzieś tam odłożę. A, no to jeszcze muszę zjeść. Ale dobrze, mam kuchenkę, to będzie można gotować w końcu. A czekaj, bo już tu mam jedzenie. Dobra, żywność, lecimy. Proszę bardzo, fotel. Ale go chyba przestawię jeszcze. No jedzenia to ja mam sporo, definitywnie. No mówiłem. Kubki też mamy. Wody już nie ma? No. W końcu można siedzieć. Aż pójdę, zaraz zobaczę.
A w końcu nie trzeba wpierdalać lizaków. No nie, to prawda. Mógłbyś już ogarnąć, wsadzać te dzidy. No. Tego się robi tutaj za dużo już. Teraz pakuję, to pójdziemy kopać. Powracam z widzami. Ale ogólnie rozpakowujesz, czy nie? Mam ci pomóc z tym temat? No przydałoby się rozpakować to. Dobra. Może ty już to robisz nawet. To jest tyle puszek, że ja pierdzielę. Nie trzeba poprzenosić wszystkie te kosze. Wszystko sobie nie trzeba przenieść. Ja tu będę chciał otynkować tą kuchnię. Tyle jedzenia to my jeszcze nie mieliśmy, naprawdę. Fakt. Mamy jakiś w ogóle garnek, czy nie? Nie wiem. Mi się wydaje, że my garnka nie mamy żadnego. Makaron kalorie 3360, kurwa no. Ryż 2880. Soczewica suszona 3000. Fuck. To na ile żarcie waży. No, zajebanie. Zakupy zrobione za 2000 zł? Więcej. Coś chodzi mi o to, że z tym tym. Ty będziesz to mi... uczyć, co? No, wzrotnie. Chodź jak nie wiem.
Rewolwer. Życzę powodzenia, jak my tu będziemy kurwa porządki robić. Jej! To jej. Deszcz pada. O, to skip, trzeba to przenosić wszystko z tego pomieszczenia. Muszę podlewać. Ja będę zaraz tynkował. No wodę to mam zjebania. I tu, i tu, i tu. I kurwa jeszcze skrzynka. O. Kurwa, sam ryż 2 kilo waży. Makaron w sumie też. Jedno opakowanie. Stąd już wszystko. A tu jeszcze ile rzeczy. Stalowa lodówka. Dobra, na razie tego nie rozpakowuję, tylko idę po wiadro. Na głowę. Na głowę. Pytanie, gdzie jest wiadro? No poszukaj. Kurwa. Jedno mam. A tu zostawiłem jedno jeszcze. Co? Ale tu włóż jest. Tylko mówię, że trzeba zacząć powkładać już to, bo naprawdę my nie mamy miejsca. Wiadro, gdzie jesteś? Już nie ma. Jest tylko garnek. Zaprawa tynkarska jest. Groby porobić. Słucham? Groby porobić. Tak. Będziesz widział jak? No. Tu chyba. Chyba. Masz tam już ten... Jezus, chyba mi zabrakło. Łopatę? Tam czuję? Już idę do ciebie, zaraz ci pokażę co i jak. Już wykupałem takie dwa, to nie wiem, może zobaczyć czy to zobaczę. Najwyżej zasypię. Biegnę. No nie o to chodziło zupełnie. Chciałem, żeby... Daj łopatę. Chwileczkę. Słucham do trupa tego. Nie masz tu ziemi? Nieważne. Ja myślałem, żeby wykopać się o tu. Mam tu nie chcesz kopać. Gdzie ta łopata? Tu na ziemi masz. Kurwa, ale on mi wziął, wiesz o tym? No. Może wziął i na ziemię położył. Nie, no on ją wziął po prostu. Nie wiem. No ja chciałem mu tutaj. Od razu przy tym, żebyśmy się nie wjebali. No spoko. I zasyp grób. To co teraz będzie grób, widzisz? Lipa. Właśnie, żeby była jedna kratka od ulicy, wiesz, wolna, żeby w rajeczek jakbyśmy, nie wiem, zamykali, czy coś, żebyśmy się nie wjebali w to. Spoko, spoko. Masz. Kop, wsadzaj. Ja na tym miejscu to chciałabym posprzątać, bo nie widzisz nawet, co robisz. Zamień na jakąś kubkę.
Nie, a tu wody nie ma. I tak przed pół strony iść. Kurwa, jedno wiadro 4 kilo waży. Dobrze, że na piaskownicy też się da zrobić. Ty? Mhm. I po ile to się będzie wkładało? Dwa? No na razie tak, zobaczymy na ile nam zostanie. No dobra. Cztery kilo, 12 100 waży, zobaczymy ile teraz będzie ważyć. 10 kilo, o kurwa, to tego nie rób tak. Wiem, że oszukam grę, a to gra mnie oszukała. Czemu tu nie mogę budować, w sensie kopać? Jak coś, to młode wyburzenie wyjdzie ci? Aha, ty. No. Ja nie mogę budować tutaj przy bramie. W sensie, kurna, kopać. Jak przy bramie? No tutaj z prawej strony. Przy bramie? No. Musiałbym tak oddzielić to dziwnie. To weź na razie omiń. Dobra. Tylko ich tu zabiję. No Jezu, musiałeś wierzyć się. Musisz to darować, dar ci ryja. Ale jak mamy to pomieszczenie zajebiste. Głowa jelenia, ja nie zauważyłem tego. Krzesło. Zajebiste. No. Dwa kwiatki. Zrobiłem te zębiaki tutaj sobie. Tu też się mogę budować przy tym, przy bramie. Kurwa, kopać, co ja mam z tym budowaniem? Na razie omiję i tak jakby o dwie kratki, nie? Żeby w razie można było wykopać. Ty czekaj, czy kopać na takie dwie kratki od płotu, czy tam? Nie, po prostu omiję jak jakby przy płocie dwie kratki, jakbyś chciał dalej, wiesz, wybudować. Rozumiesz czy nie rozumiesz? Nie. Tak myślałem. Nie, młotka. Wytnę zaraz to drzewo w pizdu, bo mnie wkurwiałem, kiedy biegnę i nie widzę zombiaka i nagle mi wyskakuje.
Dobry motyk kulkowy, gdzie jesteś? Zgaduję, że tu w gwoździach, a jednak nie. To taki pierdolnik. Powtarzam chyba od 5 albo więcej, z 10 odcinków. Nic nie robimy jeszcze. Real. Nie wiem, od tego budowania to chyba już 20 poziom tego gospodarstwa był. To trochę dość. A co ty tam robisz tak w ogóle? Ogrodzenie. To z Bali? Nie. Ja ci mówiłem, że fortecę robię. Muszę mi wydać ryja co chwilę, ja pierdolę. Po lewej stronie ci teraz walną? No. Co się kurwa dziwko próbujesz? I... Co? To już nie aż tak wulgarnie. Pierdolisz pan. Jak mnie wyskakuje nagle. Masz po żebrach. Ej, szkoda, że tu kurwa nie ma kija bilardowego jako broń. Czemu nie? Jest. Żeby zagrać migdałkami w bilard. Czym? Jest bilard. Migdałkami w bilard. Okej. Z tekstu muzyki. Okej. Duży głód. O ty kurwo! No i ugryzienie. Nie, w sensie wystraszył mnie, ale ten, nie ugryzł ani nic. Nie? Sprawdź lepiej. Poczy... Jeszcze nie. Nawet nie poczytasz tak. Już mogę podnieść. Już tyle zombiaków. W sensie trupów. O, elegancko. No kurwa, więcej was matka nie miała. Zapewne miała. Gleba. Łapek, bochen, chleb. No, ale to będzie mozolne. Strasznie mozolne jest kopanie tego. Jak chcesz, to możemy się zamienić. Zero. No, zombie się wywalił. Gonił mnie i się wypierdolił. Głupek. Ja mogę zrobić to, co myślę? Mam piłę, czy nie mam piłę? Mam ciekawe spostrzeżenie. Co byśmy mogli tu zrobić ciekawego? Piły nie ma. Powoli kończę ten nice. Dookoła? W sensie... Chodzi mi o to, bo tamtych nie mogłem tak wykopać idealnie przy tym... Z tyłu, z prawej.
Zdało mi się z przodu i z nogi. Zobacz. Widzina jest.